Synagoga na Wygonie była drugą największą taką budowlą w całych Niemczech i w Austrii. Zniknęła bezpowrotnie w 1938 roku. Teraz powróciła w postaci cyfrowej wizualizacji. Naukowcy z Hochschule Mainz i Uniwersytetu Wrocławskiego stworzyli cyfrową rekonstrukcję synagogi. Użytkownik będzie mógł zobaczyć budowlę nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz. Projekt ma zostać udostępniony w internecie, na razie jednak synagogę można oglądać za pomocą aplikacji i specjalnej pocztówki. Czyli mamy jak gdyby coś sentymentalnego, analogiczna pocztówka, którą można wysłać drogą pocztową, ale po ściągnięciu aplikacji kartka z synagogą odbiorca może też na rzucie na swoim smartfonie zobaczyć rekonstrukcję w 3D, obracać synagogę za pomocą dotyku, może też wyłaniać poszczególne informacje przez interfejs swojego smartfona. Zwiedzanie w rozszerzonej rzeczywistości to nowy rozdział w historii turystyki. W tej chwili pójście dla kogoś, kto się interesuje nawet historią, do archiwum jest dosyć uciążliwe, robienie pewnej kwerendy. Natomiast w momencie, gdy ma dostęp do tego typu rzeczy w internecie, czy też za pomocą jakiejś tam apki takiej z lokalnym kodem QR, to ta możliwość jest, bym powiedział, zaczyna być powszechna. Tworzenie projektu zajęło badaczom 1,5 roku. Najtrudniejszą częścią było zinterpretowanie źródeł. Źródła mają wielkie luki i często są sprzeczne ze sobą. Jeżeli robimy rekonstrukcję 3D i mamy przekrój i rzuty w przestrzeni 3D wirtualnej, to w większości wypadków widzimy, że się nie zgadzają, nie pokrywają te informacje. I wtedy zaczyna się prawdziwe badanie w wirtualnej sferze. Synagoga na Wygonie była jedną z najbardziej charakterystycznych budowli Wrocławia tamtych czasów. Przewyższała nawet niektóre dzisiejsze budynki stolicy Dolnego Śląska. Ona się wyróżniała swoim ogromem i wielkością. Wieża miała 73 metry, no, czyli była znacznie wyższa od form muzyki. Więcej ludzi nawet mieściła w środku. Oprócz aplikacji w internecie ma pojawić się też film pokazujący synagogę. Dopracowywanie szczegółów ma potrwać jeszcze kilka miesięcy. Dla Echo24 Wojciech Klich.